wręcz uwielbiana za jej stosunek do życia, za takie jasne spojrzenie, za nieględzenie, za nienarzekanie, za humor i tak dalej, i tak dalej. Była absolutnie osobą wyjątkową. Wyjątkowe też było to, o czym nie zawsze się pamięta, że kariera filmowa pani Mieci, no bo tak się popularnie mówiło, zaczęła się dopiero, kiedy pani Miecia miała 52 lata, co jest w filmie normalnym nie do pomyślenia. Trzeba mieć 18 lat, to się zaczyna, może nawet trochę wcześniej, ale 52. Pani Miecia była fantastyczną aktorką, znakomitą aktorką. I to, o czym wspomniałem, a to, co Państwo widzieliście, no to jest taki, to się ma albo się tego nie ma, no to jest urok osobisty. Przebywanie z panią Miecią, rozmowa już była wtedy, kiedy ja ją bliżej poznałem, już naprawdę miała swoje lata, ale to była sama rozkosz. Jak się wychodziło po takiej rozmowie, to człowiek wychodził taki tu uśmiechnięty i tak patrzył na ten ponury świat takim jasnym, słonecznym spojrzeniem. To była pani Miecia. Niestety byłem również świadkiem ostatniego okresu życia. Udało się tak, że pani Miecia, ona już stroniła od prasy, radia, telewizji i tak dalej. Występowała tylko na scenie w jednej sztuce, zresztą o tytule wymownym, drzewa umierają stojąc gazony. No i poprosiłem ją o rozmowę. Pani Miecia naprawdę już, to było jakieś 3 miesiące przed jej śmiercią. I pani Miecia się zgodziła. No wiedziałem, że to nie jest taka, nie będzie taka zwykła rozmowa. No lata robiły swoje. Na scenie pani Miecia, no to brylowała, jeśli tak można powiedzieć, no ale ona była też poza wszystkim, poza tym, że uroczą kobietą, no rasową aktorką. A aktor prawdziwy, jak ma wyjść na scenę, to wychodzi na scenę, nawet gdyby zaraz miał paść. Bo tak jest zawód aktorski. Zresztą pięknie też inna starsza aktorka, pani Danuta Szaflarska. Zresztą zrobiłem film o niej i on ma właśnie tytuł. Nie wolno przerywać spektaklu. Jak się jest na scenie, to się gra. Wracam do pani Mieci. Wiedziałem oczywiście, że no tak jak wspomniałem, no nie będzie to normalna rozmowa. Przygotowałem pytania. Pani Miecia przebywała wtedy w Konstancinie, w takim sanatorium, domu rządowym, tak powiem, więc z wszystkimi szykanami, ze znakomitą opieką i tak dalej, i tak dalej. I przekazałem te pytania, żeby pani Miecia mogła, no żeby wiedziała, no nie będę przecież zaskakiwał jej jakimiś pytaniami. No i wydało mi się, że, no, że będzie to wszystko przebiegało. Normalnie pamiętam z ekipą jechaliśmy i ja nagle sobie, pamiętam w okolicach Placu Konstytucji w Warszawie, nagle sobie uświadomiłem, chłopie, my jedziemy do pani Mieczysławy Ćwiklińskiej, królowej wszechczasów. I z czym my jedziemy? Z kamerą. No więc natychmiast najbliższa kwiaciarka, 27 białych róż zostało zakupione. Pojechaliśmy do Konstancina. To się odbywało w absolutnie takich, no bardzo ładnym otoczeniu. Sporo zieleni, taki pokój, niepokój, dużo przeszklone ściany, tak jak trzeba. I oczywiście fotel dla pani Mieci. No, oczywiście ekipa doprowadzona do
trzech osób tylko, żeby nie był ten tłum tych, siedzą i patrzą i słuchają. No i w pewnym momencie pani pielęgniarka wprowadza panią Miecię, pani Miecia, już uśmiech na twarzy, ale to rutyna też. Siada na tym fotelu, rzecz jasna, z małym, cudownym swoim pieskiem, z którym się nie rozstawała nigdy. No i dobrze, no nastrój jest taki ok, pani Miecia uśmiechnięta, no i ja też może z jakimś tam uśmiechem zadaję pierwsze pytanie. I pani Miecia zaczyna na nie odpowiadać, tylko po trzecim, czwartym słowie urywa. Bo już nie pamięta, co ma mówić dalej. Mimo, że to z pielęgniarką trenowały, no ale to już niestety lata. Rozmowa trwała godzinę. Ani jednego zdania, ani jedno zdanie nie było zakończone. Czyli potem do montażu, no to koszmar zupełnie. Ale nie o tym chcę mówić, bo jakoś sobie z tym dałem radę, ale cała rozmowa ma 3 minuty. Oczywiście zdjęcia do tego, także jakoś też ten. Ale puenta była. Ja już w takiej kompletnej rozpaczy, Boże, no. I zadałem pytanie, które szanujący się dziennikarz, obojętny radiowy, prasowy czy telewizyjny, no nie wolno takiego pytania zadać, bo ono jest tak debilne, że po prostu kompromituje. Mianowicie, czy to aktorów, aktorki, czy woli pani grać na scenie, czy przed kamerą? No i to jest koniec świata. Najgłupsze pytanie, jakie można zadać. No ale ja w tej rozpaczy takiej, bo widzę, że to, no, nic z tego nie wyjdzie, zadałem ostatnie pytanie pani Mieciu. A proszę powiedzieć, gdzie pani bardziej lubi grać? Na scenie czy przed kamerą? I nagle rozpromienienie na twarzy pani Mieci, jak gdyby zapomniała o Bożym świecie. Teatr! Teatr! Tylko teatr! Bo ja kocham teatr! Stop kamera! Miałem. No, to są takie rzeczy, się zdarzają. No, taka była pani Miecia, taką ją zapamiętałem. Oczywiście, że pamiętam ją z filmów, a grała dosyć.